Właśnie maluję kwiat życia. Nie wiem, czy wam coś to mówi. Kwiat życia, święta geometria. Pierwszy raz spotkałam się ze świętą geometrią tak lat temu, kiedy w ręce wpadła mi książka Melchizedeka Drunvalo pod tytułem Kwiat życia. Okazuje się, że we wszechświecie jest to kształt, proporcje, które można odnaleźć we wszystkich żywych istotach. Jest to niesamowite. Proporcje, liczba φ. Wszystko doskonale zaprojektowane przez wspaniałego konstruktora. Zawsze marzyłam, żeby mieć ten symbol na swoim domu. No i właśnie spełniam to marzenie. Mam zamiar wykonać jeszcze kilka takich pięknych symboli, które będą zdobić ściany domu. Ale mam też głęboką nadzieję i takie przeczucie, że gromadzić również w murach tego domu pozytywną energię. Symbol kwiatu życia można znaleźć w całym świecie. Myślę tu o naszej planecie. Zdobi on mury, pozostałości po budowlach egipskich, greckich, ale nie tylko. Jest to niesamowity symbol, który nazywany kwiatem życia. Nie tylko dlatego, że przypomina swoim wyglądem piękny, niesamowity kwiat, ale również dlatego, że jest symbolem wegetacji drzewa. Wszystko zaczyna się od zarodka, następnie przechodzi w pąk, kwiat, owoc, drzewo. Cykl się powtarza. Jest wieczny. Nieskończony. nasze życie przemija, ale tylko na chwilę, by znowu się narodzić. To wszystko zaczęło się od początku. Życie kołem się toczy. Tak jak w tej mandali. Głównym elementem jest koło. A na planie koła oparta jest cała struktura kwiatu życia. Każda forma życia jest sferą, jajeczkiem w kształcie kuli, no i jako gatunek ludzki też. Jajeczko otoczone jest membraną. Przestrzeń wypełniona jest płynem. Dlatego też starożytni, przedstawiając kwiat życia, otaczali go podwójnym pierścieniem. Okazuje się, że w tym symbolu nic nie jest przypadkowe. Wszystko ma znaczenie i wszystko ma sens. Czasami nasz umysł logiczny, oparty na nauce, jaką odbieraliśmy przez całe nasze życie. Myślę o nauce takiej szkolnej, akademickiej. Wiele teorii dotyczących kwiatu życia, świętej geometrii odrzuca albo też nie traktuje ich poważnie, nie przywiązuje uwagi do tej symboliki. Z całą pewnością jest to wiedza tajemna i magiczna, dostępna dla wytrwałych poszukiwaczy. Udało mi się już ukończyć moją najpiękniejszą mandalę. Jaką kiedykolwiek stworzyłam. Święty symbol świętej geometrii. Niekończącego się życia. Symbol cyklu przemian. Istnienia. Narodzin. Rozwoju. Przemijania, śmierci i znowu rodzenia się. Wieczne życie. symbol niekończącej się wszechobecnej miłości, która powołuje nas do życia. Pozwala nim się cieszyć, rozwijać. Tworzyć. Odchodzić. I znowu powracać. Tworząc swoim życiem jeszcze piękniejszy kwiat. Kwiat życia.